Chorwacja, jak Państwo wiecie, została przyjęta do Unii Europejskiej. Z Ukrainą problem jest oczywiście taki, że cofnęła się o lata świetne wstecz, jeżeli chodzi o przy aresztowaniu i przetrzymywaniu więzieniem pani Tymoszenko, przestrzeganie norm praw człowieka. A i Polska jeszcze wystąpiła z inicjatywą utworzenia w trakcie tego swojej prezydencji Funduszu na Rzecz Demokracji. To byłby fundusz, który by wspierał przemiany demokratyczne w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Unią Europejską, ze wschodu, jak i na południu. No to oczywiście jest korzystne dla nas, dlatego że jeżeli by to przeszło, no jesteśmy zainteresowani w tworzeniu wokół Unii Europejskiej krajów opartych na demokracji i na bezpieczeństwie, prawda? Więc tu z jednej strony współpraca ekonomiczna, ale z drugiej i współpraca w dziedzinie demokracji. Nowością będzie fundusz, który powstanie na budowanie wspólnych połączeń linii transkomunikacyjnych pomiędzy krajami europejskimi. Ta idea jest jakby ciekawa, prawda? No wydaje się, że jakby wizerunkowo jest to korzystne, żeby budować linie, które połączą szybkimi kolejami, bo to głównie by były linie kolejowe, kraje pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. No z tym, że jak zawsze tkwi to w szczegółach problem. Część tych środków byłaby ściągnięta z funduszy strukturalnych z każdego kraju. Czyli z Polski na przykład tam 10 miliardów euro by musiało wrócić do kasy wspólnej, ale już nie oznaczałoby to, że te pieniądze potem wrócą z powrotem na trasę, która będzie u nas wyznaczona, bo może się okazać, że priorytety pójdą na zupełnie inne trasy. No, dla nas ważne jest, żeby na nowym okresie programowania utrzymać środki na kanalizację, wodociągi i drogi. Bo jednak my nie zrobimy, nie skończymy kanalizacji i wodociągów w całej gminie do 2015 roku. To jest niewykonalne. Bo... A zaczęliście już? Tak. No mamy, no, można powiedzieć, 3/4 gminy mamy skanalizowane i wodociągowane, ale to są tak potężne pieniądze, że no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zrobimy, powiedzmy, ważniejsze punkty, ale i tak, jeżeli chodzi o obszarowo, to bardzo dużo rejonów nie będzie skanalizowane i wodociągowane. No bo jeżeli my weźmiemy swoją powierzchnię, prawie 86 tysięcy kilometrów kwadratowych, porównamy na przykład do miasta, no to się nijak ma. Bo Tarnów, czy wielkie aglomeracje, to nie jest problem skanalizować, czy wodociągować, tym bardziej, że one już były. No, tam podprowadzam pod bloki, już mam 100 czy 200 osób, a u nas jednak te domy są. A inny system nie wchodził? Nie badaliście innego systemu? Nie, bo jeżeli jest przydomowe oczyszczalnie, nam nie przejdą. Nie przejdą, ponieważ jeżeli mamy już sieć gotową, to trzeba się wbijać w tą sieć. I no, mieszkańców też nie jest stać, żeby załóżmy no 100 czy 200 metrów ktoś sobie na własny koszt budował kanalizacji. Gdyby tam była rozmowa, to jest taka, myślę, że prośba tutaj nas wszystkich, żeby jednak zwłaszcza o te środki, bo z drogami to byśmy sobie tam w miarę jeszcze poradzili, ale woda i kanalizacja to jest numer jeden. To... No właśnie. A jak do tego województwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska? To znaczy tak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na kanalizację nam da, prawda? Dofinansowanie 45% albo pożyczka. Na wodę nie. Na wodę nie, w naszym przypadku. A bo co, są tereny bez wodociągów jeszcze? Jest wodociąg. Tak, pan wójt mówi, to jakieś... Efektu nie ma. ...czwarta jest zwodociągowane, ale... Mm-hmm. Nie ma efektu ekologicznego. Wiem. Tu jest problem, nawet z kanalizacją. My teoretycznie powinniśmy dostać 45% umorzenia, załóżmy, ale nie dostaniemy tyle, bo nie ma tego efektu. Bo tak jak mówię, no w Tarnowie podepniemy blok i mamy niesamowitą powierzchnię, prawda, do ilości osób, a tu nie ma szans. Dlatego ze środków Wojewódzkiego Funduszu, no to możemy na zasadzie pożyczki tam trochę będzie umorzono. A jeżeli mamy środki europejskie, gdzie dostajemy 3/4 zwrotu, no to wystarczy wygospodarować tak naprawdę pieniądze na jedną inwestycję, otrzymać zwrot, by robić następny. Mm-hmm. I to jest, no dla nas to jest bardzo ważne, jeżeli nie jedno z ważniejszych, bo
innowacyjna gospodarka, wszystko jest jak najbardziej słuszny kierunek, to bez dwóch zdań. Natomiast no, to są takie podstawowe potrzeby tutaj mieszkańców, tutaj są sołtysi, tutaj są radni. A te do tej pory te inwestycje realizowaliście ze wsparciem? Były różne, tak. I ISPA była, i przy pomocy środków europejskich też teraz z PROW-u to korzystamy, ISPA. SAPART. Mhm. No ale to wszystko jest mało, no bo... A jakie to są rzędu jakiego pieniądze? Sądzę, że żeby dokończyć dzieła na naszej gminie, to jest potrzebne 30 milionów. To jest 30 milionów, a to jest roczny budżet. Ale co, gdzie to jest? Do oczyszczalni gdzie trafię? Do Tarnowa. Do Tarnowa. My jesteśmy tak do tarnowskich wodociągów. No i my też to tak wszystko robimy własnym kosztem, a później oddajemy na majątek tarnowskie wodociągi. Mhm. Oni to przyjmują, oni tym zarządzają. Ale gmina jest udziałowcem. Gmina jest udziałowcem. Oczyszczalni. No już dziesiątki milionów zostały wydane na kanalizację i wodociągi w naszej gminie. To już są naprawdę spore kwoty pieniędzy, które już...